Myśli, słowa, działania. Myśli, które kształtują, słowa, które są jak zaklęcia, i działania, które są ich wynikiem. I tak, gdy jesteś na progu i masz w sobie te wszystkie obawy, co też czeka na mnie na tej nowej drodze, a może coś się nie uda, a może będzie jeszcze gorzej niż w tym miejscu, w którym jestem teraz? To z pewnością tak się stanie, bo nasze obawy lubią się materializować, czyli te negatywne scenariusze lubią stać się rzeczywistością, ale również te pozytywne i to jest najpiękniejsze. Najpiękniejsze jest to, że zarówno te negatywne, jak i te pozytywne myśli stają się rzeczywistością. Oczekiwania stają się rzeczywistością. I tu jest ten. Klucz, ta tajemnica, że te wszystkie oczekiwania są w Twojej głowie. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. One są wynikiem różnych rzeczy. Przeżyć z przeszłości, tego, co żeśmy słyszeli od kogoś, co żeśmy widzieli u kogoś, i tworzą się te scenariusze. I teraz możemy tworzyć negatywne scenariusze, co to będzie, jeżeli pójdę w tym kierunku na pewno to się nie uda albo spotka mnie to, to, to i to, co spotkało te i te osoby albo możemy je zmienić na pozytywne. I. Z takim pozytywnym oczekiwaniem wyruszyć w dalszą drogę. Na zasadzie pójdę w tym kierunku i spotka mnie to i, to, i to, i to, i to, i to będzie pozytywne, piękne, będę się rozwijać, będę realizować moje marzenia, moje pragnienia, moje plany, pójdę drogą mojego powołania, mojej misji. Siła Wyższa wspiera mnie i będzie mnie wspierać na każdym etapie. Widzisz tą różnicę? Tu jest ten próg, i teraz ktoś przechodzi przez ten próg i ma negatywne oczekiwania? Zdecyduje się na ten krok, ale nie uporządkował tego, co ma w sobie, i te negatywne oczekiwania staną się rzeczywistością, i ta druga osoba, która przechodzi przez ten próg z tym pozytywnym oczekiwaniem, to pozytywne. Stanie się jej rzeczywistością, ale będzie jeszcze ta trzecia osoba, która w ogóle nie przejdzie przez ten próg, bo dojdzie do wniosku, że w tym szarym, burym i ponurym, ciepłym bagienku no może nie ma tego, co by chciała. Żyje na takie półgwistka, czyli tylko takie pół półpłomyczka się w niej pali, ale przynajmniej w miarę ma bezpiecznie. I teraz pytanie. Czy przyjmiesz te przesłania od siły wyższej, naszej dzisiejszej 157. ceremonii, odważysz się przejść przez kolejny próg do kolejnego etapu Twojego życia z pozytywnym nastawieniem? Czy też zdecydujesz się przejść przez ten próg z negatywnym nastawieniem, negatywnym oczekiwaniem, czy też zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś?